webinarium. Jest to przedostatnie webinarium w tym roku kalendarzowym, ponieważ jeszcze spotkałam się tylko raz z panią magistrę Katarzyną Marzec, która przedstawiła drugą część webinarium dotyczącego autyzmu. A dzisiaj na naszej platformie webinaryjnej witamy panią magister Jolitę Sideł. Pani magister jest logopedą i neurologopedą. I pani magister będzie nam mówiła o tym, jak poprawnie wymawiać głoski, jak uczyć dzieci poprawnej wymowy głosek szumiących, czyli szyży, czy liczy. Nie są to proste głoski, dzieci dosyć często mają z nimi problemy. W związku z tym myślę, że taka wsparcie i taka pomoc od specjalisty z tego zakresu będzie dla Państwa bardzo korzystna. Dzisiejsze webinarium, proszę Państwa, będzie trwało około 30 minut. Po tym czasie ja się Państwu znowu na chwileczkę pokażę i udostępnię dla Państwa certyfikat uczestniczenia w dzisiejszym wydarzeniu, tak aby Państwo mieli namacalny, wydrukowany dowód, że Państwo w takiej formie poszerzania swojej wiedzy, dokształcania uczestniczyli. W tej chwili oddaję już głos pani magister Julicie Sideł i życzę Państwu miłego odbioru dzisiejszego webinaru. Pani magister, platforma jest z Pani. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich zainteresowanych tematyką kształtowania prawidłowej wymowy. Wszyscy rodzice chcieliby, aby ich dzieci mówiły poprawnie, wyraźnie. Nie zawsze jednak wiedzą, jak wspierać, jak kształtować taką prawidłową wymowę. Dlatego dzisiejsze webinarium poświęcone jest takim trudnym do wymówienia głoskom, czyli głoskom szyży czy dży, które pojawiają się w mowie dziecka już około 5-6 roku życia, kiedy ten cały proces rozwoju mowy, umiejętności właśnie wymawiania poszczególnych głosek, kiedy ten proces się już kończy. Mam nadzieję, że to dzisiejsze webinarium właśnie pozwoli Państwu odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wspieram, czy kształtuję ten rozwój mowy dziecka prawidłowo, czy prawidłowo uczę go wymawiać głosek szyży czy dży, oraz jeśli dzieci mają problemy z wymową tych głosek, kiedy powinno zgłosić się dziecko do logopedy. Co warto wiedzieć o głoskach szyży czy dży? Tak jak już wspomniałam, pojawiają się one w mowie dziecka zazwyczaj około 5 roku życia. Charakterystyczną cechą brzmieniową tych głosek jest efekt szumienia. Dlatego właśnie nazywamy je głoskami szumiącymi. Kiedy wymawiamy takie słowa jak szafa, rzeka, czołg, czupryna, wtedy ten efekt szumienia jest bardzo wyraźny. Ze względu na miejsce artykulacji, głoski te należą do głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych. Może brzmi to, jest to dosyć trudny termin, ale postaram się go Państwu wyjaśnić. Podczas artykułowania tych głosek przednia część języka unosi się w kierunku wałka dziąsłowego. Dlatego właśnie głoski te nazywamy głoskami przedniojęzykowo-dziąsłowymi. Jest to ważna informacja wtedy, kiedy uczymy dziecko wymawiania tych głosek. Musimy sobie wtedy uświadomić, jak układać narządy mowy, aby głoska była wymawiana poprawnie. Zanim dziecko nauczy wymawiać się głoski szumiące, zastępuje je innymi głoskami. Najpierw głoskami szeregu ciszącego, czyli głoskami sizi-cici, tak mniej więcej do około 3 roku życia, i potem głoskami szeregu syczącego, czyli głoskami syzy-cydzy. Wszystkie głoski, które wymieniłam, należą do grupy głosek dentalizowanych. Te wszystkie terminy są ważne, ponieważ jeśli chcieliby Państwo zakupić jakieś pomoce do ćwiczeń tych głosek, właśnie te terminy pojawiają się w nazwach różnych pomocy, książeczek logopedycznych czy gier logopedycznych.
O czym rodzice powinni pamiętać? O tym, że każde dziecko rozwija się indywidualnie. I niektóre dzieci zaczynają artykułować głoski szumiące. Właśnie większość dzieci zaczyna je artykułować około 5 roku życia. Natomiast jest też wiele dzieci, które artykułują te głoski wcześniej, na przykład około 4 roku życia. Są też dzieci, które już w 3 roku życia potrafią prawidłowo wymówić głoski szumiące. Jest jednak bardzo duża grupa dzieci, które zaczynają wymawiać te głoski zdecydowanie po 5 roku życia. Dlatego często rodzice zadają sobie pytanie, kiedy zgłosić się z dzieckiem do logopedy. Na pewno, jeśli dziecko 5-letnie nie wymawia jeszcze głosek szumiących, warto udać się do logopedy. Logopeda ustali wtedy przyczynę braku tych głosek w wymowie dziecka i albo zaleci ćwiczenia, które rodzic będzie mógł wykonywać z dzieckiem w domu, albo zaleci terapię logopedyczną. Pamiętajmy natomiast, że jeśli dziecko ma trudności z wymową głosek szumiących, nie należy go poprawiać. Jest to jeden z częstszych błędów, które popełniają rodzice. Rodzice chcieliby, aby dziecko mówiło wyraźnie, chcieliby, aby dziecko szybko nauczyło się wymowy tych trudnych głosek i często proszą dziecko o powtórzenie słów zawierających te głoski. Nie róbmy tego, bo możemy doprowadzić do kształtowania się nieprawidłowych nawyków artykulacyjnych, do utrwalania takich nieprawidłowych nawyków artykulacyjnych i możemy przez to spowodować, że dzieci, które nie są jeszcze przygotowane do tego, aby te głoski wymawiać, których narządy artykulacyjne nie są jeszcze na tyle sprawne, bądź słuch fonemowy nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, aby te głoski prawidłowo wymawiać, zaczną dzieci te głoski deformować. A w momencie, kiedy do logopedy przychodzi dziecko, które głoski szumiące deformuje, wtedy terapia logopedyczna trwa zdecydowanie dłużej i wymaga większego wysiłku zarówno od dziecka, jak i od rodzica, jak również od logopedy. Dlatego pamiętajmy, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, dziecko ma 5 lat, nie wymawia jeszcze tych głosek, zgłośmy się do logopedy. Jakie są charakterystyczne cechy wymowy głosek szumiących? Widzimy na obrazku dziewczynkę, która wymawia głoski szy, czy dży. Widzimy charakterystyczny układ ust. Usta są wysunięte do przodu, zęby są przybliżone, czyli jest to tak zwana dentalizacja. Nie widzimy jedynie układu języka, który jest bardzo ważny. Język podczas artykułowania tych głosek, jego przednia część unosi się w kierunku wałka dziąsłowego. Boczne części natomiast unoszą się i pozostają w stałym kontakcie z bocznymi częściami łuku wałka dziąsłowego i górnymi zębami. Może brzmi to tak dosyć, ta formułka jest dosyć skomplikowana, ale język podczas wymawiania tych głosek układa się w kształt łyżeczki. Możemy sprawdzić to, wymawiając te głoski. Jeśli wymówimy głoski szy, czy dży wolno, jeśli wymówimy te głoski w izolacji, wtedy możemy uświadomić sobie, jak układa się nasz język, jak układają się nasze wargi, jakie ruchy wykonujemy w obrębie narządów mowy. Jest to ważne, jeśli chcielibyśmy, aby nasze dziecko te głoski wymawiało.
Na czym polega niepoprawna wymowa głosek szumiących? Wady tych głosek to astygmatyzm, zwany też potocznie zaplenieniem. Myślę, że jest to pojęcie dla wszystkich znane i każdy słyszał dziecko, które se pleni. Do pewnego etapu rozwoju językowego, czyli tak jak powiedziałam, mniej więcej do 5 roku życia, jest to naturalne. Jest to prawidłowy rozwój językowy, kiedy dziecko zamiast głosek szyży czy dży, wymawia głoski cydzy, cydzy. I właśnie to zastępowanie głosek poprzez głoski innych szeregów, najpierw głoski ciszące, si, si, ci, dzi, potem głoski cyczące, cyzy, cydzy, jest to tak zwany parastygmatyzm. Możemy mówić o wadzie wymowy wtedy, kiedy dziecko już zdecydowanie po 5 roku życia nadal głoski szumiące, szy, 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 zastępuje przez głoski syczące, syzy, cy, cy, bądź jeszcze pojawia się jakaś inna substytucja, na przykład sizi, cici. Stygmatyzm dzieli się na parastygmatyzm i na stygmatyzm właściwy. O stygmatyzmie właściwym możemy mówić, kiedy dochodzi do zniekształcania, do deformowania głosek. Jest wiele różnych odmian deformacji głosek. Najczęściej spotykane to tak zwana wymowa dorsalna, kiedy to czubek języka nie unosi się w kierunku wałka dziąsłowego, ale język układa się grzbietowo i czubek języka jest położony za dolnymi zębami. Wtedy szczelinę z dziąsłami tworzy nie czubek, ale przednia część grzbietu języka. Są takie przypadki wymowy dorsalnej, których brzmienie jest podobne do wymowy prawidłowej. Natomiast zdarza się to bardzo rzadko. Zazwyczaj słychać tutaj deformację i ten dźwięk nie jest przyjemny. Istnieje też wymowa boczna, kiedy język nie jest ułożony symetrycznie. Język wtedy albo jest ułożony na prawo, albo na lewo i szczelina wytwarzana jest z boku. Właściwie każda wymowa boczna brzmi nieładnie i przez każdego jest oceniana jako wada wymowy. Mamy też do czynienia z wymową przyzębową. Wtedy, kiedy przednia część języka układa się płasko, a rozproszone powietrze przechodzi, wychodzi szerokim strumieniem. Taka deformacja również jest bardzo nieprzyjemna dla ucha. Jeśli mamy do czynienia z deformacjami, czyli z stygmatyzmem właściwym, bez względu na to, w jakim wieku jest dziecko, od razu trzeba zgłosić się do logopedy. Są to terapia deformacji, trwa niestety długo, zdecydowanie dłużej niż wtedy, kiedy dziecko głoski szumiące zastępuje głoskami syczącymi syzy, cydzy. Jakie są przyczyny nieprawidłowej wymowy głosek? Na pewno obniżona sprawność narządów artykulacyjnych. Kiedy dochodzi do tego, że narządy artykulacyjne są mniej sprawne? Obecnie bardzo duża grupa dzieci są to dzieci, które mają trudności z prawidłowym oddychaniem, czyli oddychaniem przez nos.
Często zdarza się, że z powodu różnego rodzaju alergii, kataru, dzieci oddychają ustami, tak? Buzia jest otwarta, język jest wtedy w przestrzeni międzyzębowej. Takie dzieci często mają właśnie obniżoną sprawność narządów artykulacyjnych i w związku z tym trudności z prawidłową pianizacją języka i z wymową głosek szumiących. Są też różne przykłady innych, różne inne przykłady takich dzieci, u których ta sprawność narządów artykulacyjnych jest obniżona. Wtedy, kiedy dziecko ruchowo rozwija się słabiej, kiedy ta też motoryka duża, mała jest nieprawidłowa, wtedy zazwyczaj również narządy artykulacyjne mają obniżoną sprawność, ponieważ mowa wymaga precyzyjnych ruchów narządów artykulacyjnych i wymaga dużej sprawności ruchowej. Jakie są anomalie w budowie narządów artykulacyjnych, które mogą przyczynić się również do niepoprawnej wymowy głosek szumiących? Ja tutaj będę mówiła o takich najczęstszych. Często zdarza się, że dziecko ma skrócone lędźwidełko podjęzykowe. Jest to cieniutka błonka, która znajduje się pod językiem, która często u dzieci jest przerośnięta i dzieci mają trudności z prawidłową ruchomością języka. Wtedy mają trudności z uniesieniem języka i w związku z tym też z ułożeniem narządów artykulacyjnych w taki sposób, aby poprawnie wymawiać głoski szumiące. Zalecamy wtedy podcięcie lędźwidełka językowego i taki zabieg wykonuje laryngolog albo stomatolog. Również wady zgryzu wpływają na nieczystą wymowę głosek szumiących. Wtedy oczywiście logopeda wysyła dziecko do ortodonty i wdrażane jest leczenie ortodontyczne. O nieprawidłowej wymowie głosek szumiących również mówimy wtedy, kiedy występują zaburzenia słuchu fonemowego. Czyli mimo tego, że dziecko, że słuch fizjologiczny dziecka jest prawidłowy, dziecko gorzej radzi sobie z różnicowaniem głosek, które mają podobne, które są do siebie bardzo podobne. I głoski dentalizowane, czyli głoski ciszące, sisi-cici, głoski syczące, syzy-cycy, głoski szumiące, szyży-czy-czy, są to głoski o znacznym podobieństwie akustycznym i dzieci muszą mieć już dobrze ukształtowany słuch fonemowy, aby te głoski od siebie odróżniać. Zdarza się też, że dzieci naśladują nieprawidłowe wzorce językowe. Często, kiedy jeden z rodziców ma wadę wymowy i wiadomo, spędza dużo czasu z dzieckiem, dziecko poprzez naśladownictwo uczy się właśnie tego rodzaju wymowy. Jeśli takie dziecko trafia na terapię i jeśli jest to możliwe, to prosimy, aby dziecko przychodziło z rodzicem, którego wymowa jest prawidłowa i aby ćwiczyło też właśnie z tym rodzicem, który prawidłowo wymawia te głoski. Są dzieci, które mają zaburzenia kinestezji artykulacyjnej, czyli czucia ułożenia narządów artykulacyjnych. Wtedy często się zdarza, że mimo tego, że dzieci wymawiają te głoski w izolacji, są w stanie powtórzyć słowa z głoskami szumiącymi, ciężko jest im te głoski wymawiać prawidłowo w mowie spontanicznej podczas takich dłuższych wypowiedzi, ponieważ mają trudności z przechodzeniem, z płynnym przechodzeniem do poszczególnych układów artykulacyjnych. Jakie są etapy pracy logopedycznej w przypadku stygmatyzmu? Na pewno zanim nastąpi etap wywołania głosek,
trzeba przygotować bazę do tego, aby dziecko głoski te mogło prawidłowo wypowiadać. Czyli trzeba ćwiczyć słuch fonemowy i narządy artykulacyjne. Następnie następuje faza wywołania głosek. Jest wiele metod. Logopeda wybiera tę najskuteczniejszą, dostosowaną indywidualnie do dziecka. Następnie, kiedy dziecko potrafi wypowiedzieć daną głoskę w izolacji, głoska ta jest wprowadzana do sylab, wyrazów i zdań. I dopiero po tym etapie następuje utrwalenie wymowy głosek. I już na końcowym etapie dziecko posługuje się tymi głoskami swobodnie w mowie spontanicznej. Wśród ćwiczeń przygotowujących do wymowy głosek wymieniłam ćwiczenia słuchu fonemowego. Dam tutaj przykład, kiedy dziecko zamiast głosek szumiący krzyszy czy dży wymawia głoski syzy cydzy, wtedy należy sprawdzić, czy dziecko odróżnia słuchem głoski tych dwóch szeregów, czy dziecko jest właściwe, nieświadome, jest świadome niewłaściwej wymowy, bo często dzieci nie są tego świadome i dopiero kiedy na przykład nagra się je, kiedy ono usłyszy na nagraniu, jak realizuje te głoski, dopiero wtedy uświadamia sobie, że jest coś nie tak i że dobrze jest zacząć pracę nad tymi głoskami. Na początku uczymy dziecko różnicowania poszczególnych par głosek, czyli te pary to głoski syszy, głoski zyży, głoski cyczy i głoski dzydży. I uczymy właśnie różnicowania tych par głosek, na przykład kojarząc dźwięk danej głoski z jakimiś odgłosami, które pojawiają się w przyrodzie, w naturze. Częstym takim odgłosem, który wykorzystuję w tych ćwiczeniach, jest szum wiatru, czyli sz może kojarzyć dziecko z szumem wiatru, natomiast z syczeniem węża. I na początku, kiedy dziecko różnicuje te dźwięki w izolacji, później już w sylabach, wyrazach, na początku, w środku, na końcu wyrazu. I tak samo dzieje się z każdą kolejną parą głosek szeregu syczącego i szumiącego. Jakie ćwiczenia narządów artykulacyjnych należy wykonywać w momencie, kiedy mamy do czynienia z stygmatyzmem? Na pewno są to ćwiczenia języka, ćwiczenia pionizacji języka, ćwiczenia tak zwanej pozycji wertykalno-horyzontalnej języka, którą uzyskujemy kląskając, kiedy podczas kląskania zatrzymujemy szeroko rozłożony język na podniebieniu. Wtedy właśnie układamy język w tej pozycji. Jest to pozycja wyjściowa do wywołania wielu głosek, czy to głosek szumiących, czy głoski ry. Wykonujemy wszystkie ćwiczenia języka, które wymagają jego pionizacji, uniesienia czubka języka do bałka dziąsłowego, czyli może to być zlizywanie czubkiem języka miodu, czekolady, opłatków, które umieszczamy na bałku dziąsłowym. Należy też ćwiczyć mięśnie boczne języka. Ćwiczymy je podczas, między innymi podczas kląskania, kiedy to właśnie język rozłożony jest szeroko w jamie ustnej. A prawidłowo wymawiać głoski szy, ży, czy, dży, również trzeba mieć sprawne usta, sprawne wargi. W jaki sposób możemy to ćwiczyć? Poprzez gwizdanie, cmokanie, wymawianie naprzemienne i u, czyli takie ćwiczenia, które będą uaktywniały nasz mięsień okrężny warg.
ćwiczeniom, które dzieci lubią, jest na przykład picie gęstych napojów przez słomkę, kiedy mocno musimy napiąć właśnie nasz mięsień okrężny warg i wtedy następuje jego ćwiczenie. Kolejny etap to wywołanie głosek. Są różne metody wywołania głosek. Możemy to zrobić na przykład poprzez naśladowanie odgłosów przypominających dane głoski. Często zdarza się, że to wystarcza i dzieci są w stanie właśnie takie odgłosy naśladować. Wtedy bardzo łatwo można już zacząć pracę nad daną głoską. Czasami dziecko wymaga tylko kilka słów. Są to pojedyncze słowa, w których głoski te są wymagane poprawnie. Wtedy możemy te słowa wyłowić i na tej podstawie próbować artykułować te głoski również w innych słowach. Często natomiast stosowana jest metoda mechaniczna, polegająca na ułożeniu narządów artykulacyjnych w sposób charakterystyczny dla wymowy danej głoski celem jej wywołania. I tutaj raczej jest już potrzebny logopeda. Logopedzi często stosują też metodę modyfikacji głosek, polegającą na przekształcaniu głosek, na przykład z głoski ty wymawianej cią słowo można uzyskać głoskę czy, z głoski dy wymawianej cią słowo można uzyskać głoskę dży, bądź jeśli dziecko wymawia głoski czy, dży, poprzez przedłużenie tych głosek można uzyskać głoski szy bądź głoskę ży. Jest wiele metod modyfikacji głosek. Logopedzi wybierają je w ten sposób, aby ułatwić wymowę tych głosek konkretnemu dziecku. Następnie mamy do czynienia z etapem wprowadzania głosek do sylab, wyrazów i zdań. Na przykładzie głoski szy, wprowadzenie głoski do sylab polega na nauce wypowiadania sylab szaszo, szeszu, szy, kiedy głoska ta jest w nagłosie, głosek sylab asza, oszo, esze, uszu, yszy, kiedy głoska ta jest w śródgłosie i również kiedy głoskę tę umieszczamy w wygłosie na końcu asz, osz, esz, usz, yszy. Następnie ćwiczymy wyrazy, kiedy już dziecko potrafi wymówić sylabę z daną głoską, ćwiczymy wyrazy i na przykład zaczynamy od wyrazów, kiedy głoski te pojawiają się na początku, czyli na przykład szum, szopa, szafa, szyba, następnie w środku, kasza, maszyna, koszula i na końcu wyrazu kosz, mysz, tusz, kalosz. Następnie uczymy dzieci wymawiać zdania, w których te głoski się pojawiają. I w ten sposób postępujemy z każdą głoską z grupy głosek szumiących. Następnie, jeśli dziecko potrafi już powtórzyć proste zdanie z głoskami szumiącymi, możemy ćwiczyć wymowę tych głosek na podstawie różnych wierszyków. Na rynku dostępnych jest wiele różnego rodzaju pomocy logopedycznych do utrwalania głosek szumiących. Ja skorzystałam z wierszyków ćwiczących języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci autorstwa Galebska, Chustra i Szmajkowscy. Warto jest korzystać z takich wierszyków logopedycznych, ponieważ głoski, słowa są dobrane w taki sposób, aby ułatwić naukę artykulacji tych głosek. Na przykład w wierszykach, które Państwo widzicie, nie ma żadnych głosek szeregu ciszącego i syczącego, które jeśli te głoski byłyby, to na pewno dziecko miałoby dużo większe problemy z wymową słów w tym wierszyku. Czyli jeśli dziecko jest na takim początkowym etapie, dopiero zaczęło te głoski wymawiać, to dobieramy materiał w taki sposób,
materiał do ćwiczeń w taki sposób, aby poza ćwiczoną głoską nie było tam innych takich trudnych głosek. Czyli na przykład jeśli ćwiczymy głoską sz, aby nie było tam głoski z, bądź głosek z, cy, z, bo wtedy zdecydowanie trudniej jest dziecku taki wierszyk wypowiedzieć. Na czym polega utrwalanie wymowy głosek? Właśnie już na takim płynnym przechodzeniu z takich układów artykulacyjnych charakterystycznych dla głosek syczących do głosek szumiących. Czyli ćwiczymy znowu na głosie takie sylaby jak sa, sza, so, szo, se, sze, su, szu, sy, szy i i kolejno przechodzimy do ćwiczeń tych głosek w śródgłosie, w wygłosie, następnie ćwiczymy te głoski w zestawieniach dwugrazowych i widzimy właśnie, jak to wygląda na naszej prezentacji. Na przykład szary samochód, mamy zestawienie głosek szy-sy, piżama w zebry, zestawienie głosek z-rzy, czerwona cegła, zestawienie głosek czy-cy. Im bliżej te głoski są ułożone względem siebie, tym trudniej jest wymówić dane słowo bądź jakiś zestaw wyrazowy. W takim razie, kiedy te głoski będą się pojawiały w jednym wyrazie, to będzie już też kolejny etap, tak? Kiedy ćwiczymy wymowę słów, w których głoski syczące i szumiące pojawiają się w jednym wyrazie. Na przykład listonosz, szachista, tak? Tutaj mamy głoski syszy umiejscowione bardzo blisko. Czarownica, głoski czycy, pejzażysta, głoski zyży, stoliczek, głoski, tutaj akurat mamy sy i czy. Tutaj mamy taką opozycję głoski syczące i głoski szumiące. Pamiętajmy, aby takiego materiału językowego nie dawać dzieciom, które są na początkowym etapie nauki tych głosek. Dajemy taki materiał językowy tylko tym dzieciom, które już dobrze i sprawnie te głoski wymawiają i utrwalają wymowę tych głosek. I następnie ćwiczymy już zdania, różne wierszyki, piosenki, w których jest nagromadzenie wszystkich głosek dentalizowanych. Są to tak zwane rymowanki dla chujraków, tak nazwali to państwo Szwajkowscy i pani Galewska-Kustra w książeczce, o której państwu mówiłam. I mamy tutaj przykłady różnych wierszyków, Luksusowy gadżet i Wycieczka Tosi, gdzie głoski te, głosek tych jest bardzo dużo. Są to głoski różnych szeregów, zarówno głoski syczące, jak i głoski szumiące, jak i głoski ciszące. I zobaczmy, dopiero na samym końcu następuje tego etapu utrwania wymowy głosek, dochodzimy do takiego etapu, gdzie, kiedy dziecko zaczyna posługiwać się tymi głoskami w mowie spontanicznej. Dlatego wrócę tutaj do tego, o czym mówiłam na początku naszego spotkania, aby nie poprawiać dzieci. W momencie, kiedy poprawiamy dziecko, wymagamy od niego, aby ono w mowie spontanicznej te głoski realizowało prawidłowo. A widzimy, że zanim dziecko zacznie te głoski wymawiać prawidłowo w mowie spontanicznej, musi przejść przez wiele różnych etapów ćwiczeń. Są dzieci, które mają łatwość w wymowie tych głosek i bardzo szybko te głoski pojawiają się w mowie spontanicznej i dziecko zaczyna już używać tych głosek i mówić prawidłowo. Jest to liczna grupa dzieci, która wymaga wielu ćwiczeń, ćwiczeń właśnie kształtowania słuchu fonemowego, ćwiczeń motoryki, narządów artykulacyjnych po to, aby te głoski ładnie, wyraźnie wymawiać i posługiwać się nimi w mowie spontanicznej.
Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję ślicznie pani magister Julicie Siteł. Bardzo ciekawa prezentacja, a co więcej, prezentacja, w której mieliśmy tak w zasadzie taką drogę bardzo praktyczną, w jaki sposób te głoski wprowadzać, żeby się nie śpieszyć, na co uważać. I ta właśnie mowa spontaniczna, która pojawia się dopiero na samym końcu, kiedy dziecko już ma pewne mechanizmy wyćwiczone, pewne mechanizmy utrwalone, wtedy możemy to wprowadzać. Głoski szumiące, proszę Państwa, certyfikat na dole do pobrania. Mogą Państwo sobie teraz ten dokument pobrać w formie PDF-u na swój komputer. Za tydzień zapraszam bardzo serdecznie na ostatnie webinarium, które będzie stanowiło drugą część webinarium z panią magister Katarzyną Marzec. Będzie to webinarium, w którym pani magister będzie nadal nam mówiła o autyzmie, ale z takiej bardzo praktycznej perspektywy, w związku z czym będzie to po pierwszej części, która była bardziej taką częścią teoretyczną, takie praktyczne dopełnienie tego, w jaki sposób z takim dzieckiem pracować, na co zwracać uwagę. Za dzisiaj bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję pani magister Julicie Sideł. Bardzo ciekawa prezentacja, pełna właśnie takich praktycznych aspektów, które tak naprawdę są najistotniejsze, żebyśmy my jako rodzice byli świadomi ważności tej kolejności wprowadzania głoski, że nie można za szybko i za dużo wymagać od dziecka. Możemy my niestety, mimo naszej najlepszej chęci, tylko zrobić rzecz, która nie będzie służyła prawidłowemu rozwoju mowy dziecka. Dzisiejsze webinarium 36 minut trwało, więc dokładnie tyle, na ile Państwu mówiłam. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam za tydzień na ostatnie nasze spotkanie w tym roku. Dziękuję ślicznie i życzę miłego wieczoru. Do widzenia.